Dzień dobry, Andrzej Drobik, rozmowa o Śląsku Cieszyńskim i reszcie świata. Dzisiaj wywiad bardzo historyczny, rozmowa bardzo historyczna, bo dotycząca września 1939 roku na Śląsku Cieszyńskim i myślę nie tylko, bo być może nie tylko na Śląsku Cieszyńskim da się umiejscowić te wszystkie wydarzenia. Moim gościem jest pan Stefan Król, historyk Śląska Cieszyńskiego XX wieku. Myślę, że tak można... Tak. Dzień dobry. Panie Stefanie, jest sierpień 1939 roku. Jak wygląda sytuacja na Śląsku Cieszyńskim? No bo jakby jednak nawet granicznie wygląda inaczej, prawda, niż... Tutaj stan takiego poczucia, że wojna się zbliża, zaczął się znacznie wcześniej niż na innych ziemiach polskich. Myśmy już mieli to preludium zajęciem Załęzia w październiku 1938 roku, gdzie w pewnym sensie mobilizacja wojska i w ogóle pobyt wielu jednostek wojskowych na Śląsku Cieszyńskim miał miejsce i ten teren był jakby potencjalnym miejscem wojny, jeżeli by nie doszło do dyplomatycznego rozstrzygnięcia sporu o Załęzie w 1938 roku. I te oddziały, które tutaj zabezpieczały Załęzie, właściwie tutaj w pełni zmobilizowane funkcjonowały do listopada, a może nawet początku grudnia 1938 roku. Potem stopniowo zostały obniżone ich stany, ale to poczucie tego, że ta wojna się zbliża, istniało. Tym bardziej, że wokół Czechosłowacji dalej się rozgrywały poważne wydarzenia historyczne, które doprowadziły do tego, że w marcu 1939 roku Czechosłowacja się rozpadła. Utworzono protektorat Czech i Moraw, który był zależny od Niemiec i powstało niezależne państwo słowackie, które było sojusznikiem Niemiec. I w tym momencie już od marca zaczyna się przygotowanie do potencjalnej przyszłej wojny z Niemcami, która zwłaszcza wojskowi, ale chyba nie tylko wojskowi, mieli świadomość tego, że ona wcześniej czy później musi wybuchnąć. Mhm. Dlaczego tak mówię, że zaraz się zaczęły przygotowania wojenne? Tak jak mówiłem, w marcu jest ta zmiana sytuacji politycznej za granicą, a od kwietnia czy w końcu marca powstaje na przykład sztab grupy operacyjnej, która ma bronić tego nowego odcinka styczności z Niemcami. Nie, to jest przyszła grupa operacyjna Boruta, czy Bielsko, a potem Boruta. I w kwietniu 1939 roku zaczynamy budować umocnienia polowe. Schrony, między innymi te schrony, które tutaj mamy w Cieszynie, ale nie tylko. Powstał plan, jak ta obrona ma wyglądać. Trzeba sobie to zaraz wyraźnie powiedzieć, że w założeniach polskich sztabów wojskowych Śląsk Cieszyński właściwie nie był terenem, który miał być silnie broniony. Natomiast wyznaczono szereg linii, jak się to fachowo wojskowo mówi, linii opóźniania. To znaczy polskie wojsko miało stawiać opór na dogodnych miejscach terenowych, ale ten opór miał być przejściowy z takim założeniem, że ta główna linia obrony tutaj ma właściwie się znajdować na linii dopiero Rzeki Białej, przepływającej między Bielskiem a Białą i potem łączyć się z linią obronną przebiegającą na Górnym Śląsku, która też była umocniona, były tam zbudowane fortyfikacje. Na Śląsku Cieszyńskim je było dopiero trzeba zbudować, dlatego że ta granica z Czechami przed 1939 rokiem była uważana za taką, która jest bezpieczniejsza, więc tam nie było tych umocnień, dopiero trzeba je było zacząć budować, więc budowano. Te linie, kolejne linie opóźniania miały być na linii rzeki Olzy, Wisły pod Skoczowem i dopiero potem na wysokości Bielska miała być ta dłuższa obrona. Czyli tak de facto wiedzieliśmy, w 30, czy dowództwo wiedziało, że ten Śląsk Cieszyński w pierwszych dniach wojny zostanie zdobyty.
Tak, zostanie, polskie wojsko się z niego wycofa, w związku z tym był cały plan ewakuacji na przykład ważniejszych urzędów, między innymi ewakuowano stąd archiwa zakładowe, na przykład Huty Trzyniec i tak dalej. To wszystko było wywożone w głąb Polski. Mobilizowano, ci, którzy zostali zmobilizowani w sierpniu 1939 roku, a byli jakby ponad etat tych jednostek, które tutaj były formowane, to się nazywało bataliony zapasowe czy marszowe, zostały odesłane w głąb Polski. Pierwsze tam na wysokość Tarnowa, Nowego Sącza, Tarnowa, a potem w rezultacie ten ośrodek zapasowy znajdował się w Brzeżanach. Pogotowie wojenne właściwie tutaj się cały czas trwało. Trzeba mieć świadomość tego, że garnizon cieszyński został zmobilizowany w tajnej mobilizacji 24 sierpnia 1939 roku, a potem w tej mobilizacji powszechnej, która była ogłoszona w samym końcu sierpnia i była jeszcze potem odwoływana ze względu na naciski aliantów zachodnich, to tak naprawdę ta główna część poborowych została wcielona u nas już od 24 sierpnia. I bardzo dobrze. Musimy mieć świadomość tego, że tu na Śląsku Cieszyńskim mamy incydent w Jabłonkowie. No właśnie. Znacznie wcześniejszy, znaczy kilka dni wcześniejszy. Pierwotny niemiecki plan ataku na Polskę był wyznaczony na 25 sierpnia. Ponieważ Polska podpisała układ obronny z Wielką Brytanią, więc Hitler się na chwilę zawahał. 26 sierpnia mamy próbę zajęcia przez oddział dywersyjny niemiecki zajęcia strategicznych tuneli na Przełęczy Jabłonkowskim. To się wzięło, dlaczego doszło do tego? Po prostu teren górski, oni byli wysunięci już na samą granicę. Nie było to regularne wojsko niemieckie, tylko po prostu członkowie piątej kolumny. W większości to był oddział około 100-osobowy, który nie dostał tej informacji, że ten atak na Polskę jest odwołany. No i oni zaatakowali te mosty koło Jabłonkowa, tam zajęli stację kolejową i próbowali zdobyć tunele kolejowe na Przełęczy Jabłonkowskiej, które wywaliło polskie wojsko i im się to nie udało. Niemcy oczywiście, nasze wojsko wyparło tych dywersantów za granicę. Na tym się skończyło. Niemcy przepraszali, stwierdzili, że to jest wybryk jakiegoś człowieka, tego dowódcy, który oszalał. Tak to tłumaczyli. Oczywiście nikt nie miał złudzeń. To wyszło na korzyść obrony polskiej na Śląsku Cieszyńskim, dlatego że wcześniej nie było zgody na to, żeby saperzy mogli fizycznie zainstalować w tym tunelu ładunki wybuchowe. Były nawiercone po prostu dziury w ścianach, ale ładunków samych im nie pozwolono założyć. A po tym incydencie się zgodzono. I problem polegał na tym, że zaminowanie całego tego tunelu to była praca na co najmniej pół godziny, o ile nie więcej, więc było takie niebezpieczeństwo, że nie zdążą. Więc to, że potem po tym incydencie zgodzono się na to, żeby te ładunki tam już były przygotowane fizycznie w tunelu, to zaowocowało tym, że nasi saperzy 1 września wysadzili tunele na Przełęczy Jabłonkowskiej i one do 1941 roku były nieprzyjezdne. Więc to dla Niemców było dość uciążliwe. I wrzesień 1939 roku się u nas zaczyna już normalnie, tak jak na innych ziemiach polskich, zaczynają się starcia graniczne i takie powolny marsz niemieckich oddziałów, który Śląsk Cieszyński zajmuje właściwie z dwóch kierunków. Od zachodu naciskają
wkraczają dwie dywizje, 44 i 45 dywizja piechoty, a od południa częścią sił na Przełęcz Jabłonkowską, a częścią sił dalej na wschód, na w stronę właśnie Węgierskiej Górki z Wardonia, 7 Bawarska Dywizja Piechoty, czyli oddziały niemieckie mają tutaj przewagę nad polskimi 1-3, bo Śląska Cieszyńskiego broniła jedna polska dywizja, więc mamy 3 dywizje niemieckie, jedną polską, plus jest taki, że nie ma tutaj wielkich sił pancernych na samym Śląsku Cieszyńskim, one atakują trochę dalej od południa przez Słowację i tam brygada generała Maczka będzie dokonywać cudów w Beskidzie Wyspowym, żeby przez 5 dni zatrzymywać znacznie silniejsze oddziały niemieckie, które miały okrążyć armię Kraków właśnie takim atakiem od południa, a na północy, na wysokości Pszczyny atakują też bardzo silne oddziały pancerne, które właściwie te dwa uderzenia wojsk pancernych przesądzą o tym, że obrona polska obrona Śląska będzie dość krótka, krótsza niż polskie dowództwo zakładało. A zakładało na jak długo? Mamy takie informacje o planach, jakby jak... Ja nie umiem powiedzieć jak długo, ale Śląsk się miał w ogóle... Umocnienia śląskie miały odegrać taką rolę takiego zawiasu. Jeżeli sobie Państwo wyobrażą granicę polsko-niemiecką, to te wszystkie armie polskie, które były powyżej Śląska, czyli armia Pozna, armia Łódź, armia Poznań, armia Pomorze, one się miały stopniowo cofać w stronę Wisły, a obrona Śląska miała być jakby takim zawiasem w drzwiach, dzięki któremu one się mogą tak cofać. I to było bardzo strategiczne założenie dla polskiej obrony, niestety niezrealizowane, dlatego właśnie przede wszystkim przez tą Pszczynę. Klęskę pod Pszczyną. Znaczy, to jest część, bo jeszcze silniejsze uderzenie wojsk pancernych nastąpiło na północ od Górnego Śląska, na Radomsko i tam była największa katastrofa na wysokości Częstochowy, bo tam była jedna polska dywizja piechoty 7, miała bronić Częstochowy, a jej skrzydła, znaczy ona dostała za duży odcinek w ogóle do obrony. I tam, a tam było największe zgrupowanie wojsk niemieckich pancernych i one po prostu rozjechały polską obronę tam. No, dowódca 7 Dywizji Piechoty niestety nie robił za księdza, za ojca Kordeckiego i Częstochowy nie obronił siłą woli, tylko brakło tam wojska. Ale tutaj na Śląsku Cieszyńskim sprawy wyglądały w ten sposób, że zaczęły się walki graniczne. Te oddziały niemieckie... Już 1 września rano. Tak, właściwie po godzinie 4, tak jak wszędzie. To nie, proszę się nie przywiązywać do tej 4.45 pierwszej salwy ze Schleswika Holsteina w stronę Westerplatte. To jest symbol. To nie jest tak, że te oddziały niemieckie punktualnie na wszystkich, we wszystkich miejscach 4.45 atakowały. Atakowały mniej więcej od godziny 4, no bo to jest taki półrok, już się robi na tyle szarzeje, że tak powiem, na tyle, że artyleria może tam dostrzegać, czy obserwatorzy artyleryjscy mogą dostrzegać jakieś tam rzeźbę terenu, ale jest na tyle ciemno, że żołnierz, który pełza przy ziemi, jest absolutnie niewidoczny, więc to jest pora, o której się atakuje najczęściej. Więc tak to wyglądało. Po tej godzinie 4 zaczęły się spychanie po prostu tych bardzo osłonowych sił, bo na samej granicy były tylko oddziały Straży Granicznej wzmocnione takimi plutonami wzmocnienia Straży Granicznej, ale to były bardzo nieliczne oddziały, które właściwie miały tylko symbolicznie do Niemców strzelać. Ale polskie oddziały były rozrzucone już po Zaolziu. Miały blokować, opóźniać ruch wojsk niemieckich wzdłuż dróg. Miały powodować zniszczenia na tych drogach, żeby po prostu opóźniać ten atak. To nie jest tak, że myśmy oddali te tereny bez strzał, bo na przykład Niemcy przez kilka godzin musieli zdobywać Trzyniec. A Trzyńca broniły właściwie oddziały obrony narodowej, czyli drugorzutowe.
No o tym trzęciu się nie mówi właściwie. Właściwie się nie mówi, bo nie ma tak naprawdę nie, w Polsce bardzo trudno znaleźć relacje ludzi, którzy by to mogli, którzy w tym uczestniczyli z polskiej strony. My to wiemy na przykład z niemieckich raportów. To w tej chwili te niemieckie dokumenty, jeżeli się zachowały, można z nich korzystać. I tam mamy informację, że ten oddział niemiecki musiał po prostu ściągnąć posiłki, żeby ten Trzyniec zdobyć. No, to jest tak. Zdobywanie takich terenów uprzemysłowionych jest bardzo trudne. Na Górnym Śląsku też tak było, no bo to jest bieganie po tych hałdach, zdobywanie tych budynków fabrycznych, kopalnianych, niekopalnianych. To są takie, łatwo się tam bronić, a trudno to zająć. Musimy mieć świadomość tego, że tak naprawdę w jednym z Niemcami mieliśmy 1 września 1939 roku równe szanse. To znaczy, to uczestniczyli w tym równie nieostrzelani żołnierze. To jest zawsze tak, że każda armia dopiero się uczy, jej żołnierze uczą się. Czyli armia niemiecka też była nieostrzelana. Oni wcześniej jeszcze nie uczestniczyli w żadnych walkach. Oni na przykład już w kampanii francuskiej już będą mieć jakąś przewagę nad żołnierzem francuskim pod tym względem. No ale w 1939 roku szanse były takie same, więc te pierwsze dni to było też taka uczenie się z obu stron, jak to wygląda. Sytuacja w Cieszynie na przykład wyglądała, muszę to powiedzieć, bo zapomnę o tym, muszę to powiedzieć, że strategicznym miejscem do obrony na Zaolziu był węzeł kolejowy w Boguminie. Tam był 3 batalion 3 pułku strzelców podhalańskich wyznaczony do tego, żeby bronić mostów, zniszczyć mosty na Odrze i na Oldzie. I w ten sposób Niemcom bardzo utrudnić dostarczanie posiłków. No bo zniszczenie mostów to jest na rzece to jest mostów kolejowych nie odbudowuje się w kilka godzin. I ten batalion nie dość, że wykonał to zadanie, to jeszcze się z tego Bogumina wycofał. A właściwie było to takie, było chyba założenie, że to jest placówka samobójcza, że stamtąd się nie zdążą wycofać ci nasi żołnierze. Oni się zdążyli wycofać. 2 września się znaleźli pod Bielskiem. Przemaszerowali taki duży, właściwie cały Śląsk Cieszyński w poprzek przemaszerowali. I pod tym względem wykonali świetnie swoje zadanie i w dodatku nie dali się rozbić. A obrona Cieszyna miała wyglądać w ten sposób, że Cieszyna bronił jeden batalion, 1 batalion 4 pułku strzelców podhalańskich, który był rozrzucany po tej zaolziańskiej, na zaolziańskim brzegu Cieszyna, Mistrzowice, Górny Żuków. To były tam były te placówki. A czyli obrona Cieszyna nie była na Oldzie, prawda? Nie na samej rzece. Ale nie było założenia, że Cieszyn ma być dłużej broniony. Na pewno. Miało po prostu rozkaz dla tych oddziałów, które miały bronić Śląska Cieszyńskiego, był jeden. Jak najdłużej opóźniać. I utrudniać nieprzyjacielowi posuwanie się do przodu, między innymi przez właśnie niszczenie wszystkiego, co się da zniszczyć, czyli linii kolejowych, mostów i tak dalej. Mosty w Cieszynie były wysadzane stopniowo. Pierwszy był wysadzony most kolejowy, potem most na dzisiejszej ulicy 3 Maja, czyli wtedy go powszechnie nazywano jubileuszowym. A dopiero jako ostatni, po godzinie 15, był wysadzony most pod zamkiem. 1 września o godzinie 15 wysadzono most Przyjaźni. Dzisiejszy, nie? Dzisiejszy, tak, Przyjaźni. I major Perl, dowódca tego batalionu, widząc, że nacisk niemiecki nie jest silny, nie chciał się wycofywać i prosił dowództwo w Bielsku, żeby mógł zostać w Cieszynie i dłużej się tu bronić, póki sytuacja go nie zmusza do tego, żeby się wycofywać. No ale nie miał ogólnego obrazu, jak sytuacja wygląda na innych odcinkach,
I troszkę się chyba nie mógł pogodzić z tym, że dostawał rozkaz, że się ma wycofywać. Bo rozumiem, że w tym czasie klinem wbiły się w okolicy Pszczyny wojska pancerne, prawda? Tak, ale to jest właściwie 1 września, to jest pod Pszczyną i te walki, ostateczne przełamanie polskiej obrony pod Pszczyną jest 2 września. Mhm. Ale sytuacja wyglądała w ten sposób, że Polacy jeszcze się w nocy z 1 na 2 września jeszcze żeśmy planowali, że od strony Śląska Cieszyńskiego 2 bataliony wykonają uderzenie w bok tego klina niemieckiego. Mhm. I ten atak został w ostatnim momencie odwołany, no ponieważ już było, sytuacja wyglądała nie tylko w tym miejscu, że jest tak źle, bo jakby taki jeden klin nam się wbił, no to można by było go próbować odciąć, no i jakoś zlikwidować, tylko że tych klinów niemieckich mieliśmy w tej polskiej obronie na tych 3000 granicy kilkanaście, tak? I już to, nawet ta sytuacja pod Pszczyną czy pod Radomskiem może jeszcze nie była taka klarowna, że Niemcy się całkowicie przełamali. Najgorzej chyba wyglądało właśnie przez to zagrożenie od Słowacji było najniebezpieczniejsze, bo myśmy tam prawie nie mieli wojsk. I to było najgorsze. A to chodziło o to, żeby tej polskiej armii Kraków, która broniła Śląska, żeby Niemcy nie byli w stanie zamknąć w Kleszczach. Żeby ich nie otoczyli, no bo po prostu już nie było sił, które by ją mogły zastąpić gdzieś w głębi kraju. Nie było tak wielkich oddziałów, żeby to można było zrobić. W Cieszynie to wyglądało w ten sposób. Miasto tak koło południa wymarło. Pierwsze ludzie jeszcze 1 września normalnie szli do pracy. I koło godziny 8-9 to już w zasadzie nikt nie pracował, tylko wszyscy się nerwowo kręcili po mieście. I koło 12 słuchając radia i słysząc odgłosy walk, które się tam toczyły gdzieś na Założu, miasto w pewnym momencie wymarło. Oczywiście musimy mieć świadomość tego, że w mieście mamy różne postawy. Znaczy w ogóle na całym Śląsku i w Polsce mamy różne postawy, bo są ludzie różnych orientacji. Są Polacy, Niemcy, Żydzi. I każdy z nich inaczej tą wojnę postrzega. No, Polacy oczywiście czują niepokój. Żydzi w pewnym sensie przerażenie. No a Niemcy się cieszą, tylko jeszcze nie mogą tego zbyt otwarcie okazywać. Ale miejmy świadomość tego, że tutaj piąta kolumna działała. Część tych mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, która była proniemiecka czy prohitlerowska, bo to też jest na dłuższą rozmowę, ale jest, trzeba by było rozróżniać zwolenników powrotu Śląska do Niemiec, wyobrażanego sobie jako starą dobrą Austrię albo Niemcy, że tak powiem, naród kulturalny XIX-wieczny, a są tacy, którzy od początku są hitlerowcami, którzy, no nie bójmy się tego powiedzieć, od początku są zbrodniarzami także. Bo doktor Wacław Olczak, burmistrz Karwiny, nie został zakatowany przez gestapowców, którzy przyjechali z głębi Niemiec, tylko tak naprawdę został zamęczony przez miejscowych Niemców. On został zaraz, bodaj 2 września, aresztowany i był katowany przez kilkanaście dni i umarł. Właściwie zakatowany właśnie przez znęcających się nad nim. I my to wiemy, że to nie jest gestapo, tylko tak? Tak, no on był przesłuchiwany w budynku gestapo, ale tak naprawdę doprowadzili go nie gestapowcy, którzy tutaj przyszli, jeszcze ich tu wtedy nie było. Bo w tym momencie, kiedy dany teren był zajmowany przez oddziały Wehrmachtu i najwyżej tam była żandarmeria niemiecka. I to zagospodarowanie w cudzysłowie takie tymi siłami policyjnymi to jest kwestia kilku dni, na pewno jeszcze nie 2 września. I w Cieszynie jest tak samo, że ludzie, część tych miejscowych Niemców uciekło stąd,
do Niemiec. I oni tutaj się pojawiają w mundurach SA albo SS. I chyba tymi, którzy pierwsi, którzy ludzie w niemieckich mundurach, którzy tutaj w Cieszynie się pojawiają, to nie jest Wehrmacht, tylko właśnie ci ludzie z piątej kolumny. Mhm. Jak często się mnie pytają o to, jak wyglądało przejęcie władzy w Cieszynie. Mhm. Do września 1939 roku przez cały okres II Rzeczpospolitej była taka pragmatyka przyjęta w Cieszynie, że był burmistrz i było dwóch zastępców. I to było tak, że zawsze tym burmistrzem był Polak, jednym z zastępców był Polak, a drugim zastępcą był przedstawiciel mniejszości niemieckiej. Mhm. Dlaczego burmistrz Polak i zastępca burmistrza? No bo jeszcze było tak, jak burmistrzem był katolik, to zastępcą był ewangelik. Okay. Mhm. Czyli ta, że tak powiem... taki ekumenizm troszkę, no. Tak, taki parytet, że tak powiem, był cały czas przestrzegany, taki cieszyński ład, że tak powiem, tak? Który często dla ludzi z zewnątrz był, nawet dla Polaków z zewnątrz był często rażący, że tak powiem, tak? Ale ta symbioza tutaj na Śląsku Cieszyńskim taka była. Mm-hmm. Ona właściwie została zburzona przez II wojnę światową. Ja bym sobie nie wyobrażał sytuacji po 1945 roku, jakby sąsiadami mieli być dawni oprawcy i ofiary. No tak. Oni zniknęli. Tak. I burmistrz, którym był Rudolf Halfar, poprosił swojego zastępcę, tego niemieckiego Artura Gabwisza, żeby przejął władzę od niego w mieście. No bo polskie władze samorządowe także, nie tylko samorządowe, się ewakuowały z Cieszyna. I ostatni pociąg ewakuacyjny zabierał tych... W kierunku Bielska? Tak, urzędników i potem była niszczona linia kolejowa. Mhm. Więc był przedstawiciel, który jakby witał, w cudzysłowie, czy dbał o porządek w mieście, tak? Mhm. I był jakimś tam nawet kontynuatorem przedwojennej władzy samorządowej. Tylko, że oczywiście to dla Niemców, on był tu przez kilka dni. Niemcy go zostawili na kilka dni, a potem obsadzili to swoimi ludźmi, bo generalnie było tak, że bardzo mało tych miejscowych Niemców, nawet jeżeli byli wielkimi zwolennikami hitleryzmu, w Bielsku to jest przede wszystkim Rudolf Wiesner, a tutaj bliżej nas to można by było wskazać takiego, z takich osób o takich poglądach, to był Józef Kożdoń, ten od Ślązakowców, ten jeszcze nawet działający jeszcze przed 18 rokiem, którego znamy, czy pastor Paul Zachradnik. Mhm. Kożdonia można jakoś tak jednoznacznie wskazać jako zwolennika Hitlera? To jest bardzo trudne pytanie, ale w zasadzie trzeba powiedzieć, że tak. Tylko, że on tak naprawdę był parawanem. Bo Niemcy aparat III Rzeszy był ukształtowany już w tym systemie nazistowskim, że on jest ślepo posłuszny. I on musiał być ślepo posłuszny, a oni jednak wszyscy, nawet jeżeli byli zwolennikami Hitlera, to jednak nie byli tak radykalni jak sami hitlerowcy. Na przykład ja się nie spotkałem z tym, żeby Kożdoń miał jakiekolwiek zapędy do fizycznego unicestwiania Żydów. Mhm. Mało tego, on po wojnie bronił się takim argumentem, że on kilkaset osób, którzy byli oskarżani o polskość, uratował. No tak, to jest kwestia bardzo delikatna, bo to jest, czy on ich uratował, czy nie, to i czy tyle, ile on podaje, to jest co innego, ale
Na pewno nie było tak, że ta ślepa rządza zabijania była tutaj wśród tych sąsiadów taka na pierwszym miejscu. I dlatego większość tych funkcji przejmują Niemcy z rdzennych Niemiec. Natomiast... A jak to było? Bo część osób twierdzi, że jak przyszli Niemcy, to na ulicach stali i wiwatowali mieszkańcy Cieszyna, a inni mówią, nie przesadzacie. Tak nie było. Nie, były wystawione stoły z poczęstunkiem. Nawet. I kto wystawiał te stoły? No, ci, Niemcy? Którzy się uważali za Niemców. Znaczy... No tak, bo miejmy świadomość tego, że część ludzi uważało się przez cały okres międzywojenny, że oni są narodowości... No niemieckie w tym rozumieniu XIX-wiecznym. Oni są niemieckojęzyczni, tak? Mhm. Bo mi jest trudno powiedzieć, czy oni się identyfikowali z Niemcami, czy z Austrią. Mhm. Zresztą w 1939 roku to nie ma żadnego znaczenia, bo Austrii nie ma, tak? No tak. No. Ale mówmy o nich jako o niemieckojęzycznych. I oni rzeczywiście uważają, że oni są wyzwalani. I to jest prawda. I to ja bym nawet w stosunku do takich osób był ostrożny z tym, żeby ich jakoś strasznie potępiać. No bo po prostu oni się identyfikowali z tą narodowością i oni no jakby kierowali się względami swojej narodowości. Może najgorszą sytuacją na Śląsku Cieszyńskim było to, nie tylko zresztą na Śląsku Cieszyńskim oczywiście, jest to, że są ludzie, którzy przed 1939 rokiem podawali się za Polaków, byli polskimi działaczami, etnicznie są Polakami, a po 1 września się stają Niemcami nagle. I może najbardziej ci ludzie krzywdzą innych, ponieważ oni często, żeby odwrócić od siebie wszelkie podejrzenia, że oni byli kiedyś Polakami w Polsce, a teraz chcą być po Niemieccy, to oni często wydają właśnie innych Polaków. Mhm. I ta tragedia, która tutaj się rozegra, przede wszystkim w kwietniu 1940 roku, kiedy jest to największa fala terroru, kiedy kilka tysięcy ludzi jest aresztowanych, kilka tysięcy mieszkańców Śląska Cieszyńskiego trafia do obozów koncentracyjnych, to w tym momencie, kiedy wielu z nich faktycznie w tych obozach koncentracyjnych, oni będą trafiać przede wszystkim do tych obozów w Dachau albo w Mauthausen-Gusen. Mhm. I wielu z nich po kilku miesiącach zginie tam. Mauthausen-Gusen, zwłaszcza Gusen, to były kamieniołomy. Więc tam ta śmiertelność była taka, że... Dzisiaj jakby ten odcinek jest emitowany 1 września, a dzisiaj jest 29 sierpnia, czyli jest rocznica śmierci w Mauthausen-Gusen Jana Świetnika, kompozytora z Wisły, nie? I to jest taka... dokładnie pewnie ta historia. Tak. Wielki kompozytor, który mógł mimo tak młodego wieku, bo przecież miał 30 chyba lat, 1910 rok, zostawił jakby bardzo duży po sobie dorobek i nie wiadomo, co by było. Wiele osób uważa, że zapowiadał się na genialnego twórcę. Mhm. No więc, no właśnie, i taka historia właśnie, to taka obozowa, przepraszam za tą wtrętkę, ale tak faktycznie datowo się zbiegło. Jakbyśmy jeszcze mogli wrócić do bo ciągle jesteśmy na 1 września. Tak. Niemcy wchodzą, polskie oddziały w ogóle... Cofają się na linię Wisły pod Skoczów. Mhm. I tam 2 września się rozgrywa bitwa, w której Niemcy się próbują przełamać przez linię Wisły. I też pod Cieszynem było zbudowanych sześć schronów betonowych i pod Skoczowem też 6. I one przede wszystkim broniły przedmościa mostu w Skoczowie. I w tym miejscu ten atak niemiecki został powstrzymany. Natomiast Niemcy dokonali takiego obejścia od południa tych naszych umocnień.
I najcięższe walki były w rejonie Wzgórza Bucze. I to też było tak powiedziane, że już polski opór, założenie było takie, że bronimy się do wieczora 2 września i w nocy się cofamy na linię, kolejną linię obrony, czyli już pod Bielsko. No, okazało się, że oni faktycznie do 18 się bronili, zaczęli się wycofywać. No, nie skończyło się na tym, że zajęli kolejną linię obrony, tylko okazało się, że już trzeba przez Bielsko tylko, czy wokół Bielska przemaszerować i cofać się dalej. No właśnie, no bo teraz do tej pory wszystko, o czym pan mówi, wygląda trochę jak realizacja planu. Tak. Ale w pewnym momencie dochodzi do katastrofy. Do takiej, no, do jakiegoś takiego gruntownego przełamania. I polskie, świadomość polskiego dowództwa o tym, że się plan załamuje, to jest albo później na popołudnie 2 września, albo noc z 2 na 3. Mhm. I wtedy się okazuje, w ogóle jest rozmowa dowódcy Armii Kraków, generała Schillinga z naczelnym wodzem, marszałkiem Śmigłym. Bo Schilling pyta się, czy może opuścić Śląsk, bo on wie, jakie jest to założenie. No i on wie, że on tu może zostać i bronić się przez jakiś czas, no bo można się zamknąć w kotle i bronić się przez jakiś tam okres czasu, ale ci żołnierze są nie do odzyskania dla polskiej obrony, albo się cofać. Więc pyta się Śmigłego Rydza, co ma zrobić, i dostaje rozkaz od Rydza, żeby się cofać. Mhm. No bo zaczyna się rzeczywiście ta katastrofa w różnych miejscach i są wyznaczone kolejne linie obrony na rzekach, które się okazują złudnymi liniami, że się na nich będziemy mogli bronić, bo prawie zawsze się okazuje, że Niemcy są szybciej niż nasze wojska. Pomimo tego, że to nie jest tak, że nasze wojsko się źle broniło, że nie chciało walczyć, bo to proszę na to się nie patrzeć w ten sposób, tylko wojsko próbuje zrealizować jakieś założenie. Czasami jest tak, że nawet żołnierze psioczą, że się muszą cofać, że oni chcą walczyć. To poza tym cofanie się odbiera wojsku morale. Długotrwałe cofanie się odbiera wojsku morale, więc było trzeba robić wszystko, żeby to wojsko mogło walczyć, żeby czuło, że ono umie walczyć. I w wielu miejscach, gdzie była taka sytuacja, kiedy starcie naszych żołnierzy z niemieckimi było w warunkach, w których nie było, nie realizowała się bardzo duża przewaga Niemców, okazywało się, że nasi potrafią równoznacznie walczyć z Niemcami. I było na przykład tak, dla 4. Pułku Strzelców Podhalańskich była taka sytuacja na przykład w bitwie pod Krzywaczką. Pod Krakowem. Pod Krakowem, tak. To są właściwie 2 albo 3 starcia w ciągu 3 dni, kiedy dochodzi do starć właśnie wojsk piechoty, kiedy w dodatku ta piechota niemiecka nie ma dużej przewagi ilościowej, a dodatkowo nasi są w stanie przygotować sobie tą pozycję, na przykład mieć tam przygotowaną artylerię i zaskoczyć Niemców. I w takich sytuacjach się okazuje, że walka jest równoznaczna, a czasami nawet taka, że Niemcy się potrafią cofnąć, bo boją się, Niemcy się często nie przyjmowali walki na bagnety. Nie lubili tej walki na bagnety, a nasze wojsko było do tego w okresie międzywojennym bardzo rygorystycznie ćwiczone. I oni to umieli zrobić. Tak samo było, gdy 6 września, dążąc do tego, żeby przebić się do Dunajca, było trzeba utorować sobie drogę przez zdobycie Bochni. I kiedy też 4. Pułk właśnie otwierał sobie drogę, żeby dotrzeć do Dunajca, musiał zdobyć Bochnię, którą już Niemcy zajęli. I zdobył ją nocną walką. W nocy, czyli kiedy te przewagi techniczne się redukują po stronie silniejszego rywala. No i nasi się przebili rzeczywiście przez tą Bochnię, dotarli do
Dunajca i tam jeszcze kolejny raz się musieli przebijać przez Dunajec nad Dunajcem. Niewątpliwie największe straty, największa bitwa mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w polskim wojsku to była walka o przebicie się na drugą stronę Dunajca i cofanie się dalej. No i mówi pan, że to taki, też taki trochę przełom, bo mamy do czynienia nawet z załamaniem, to oni się już cofają. My teraz jesteśmy w Muzeum 4. Pułku Strzelców Podkalańskim i mówimy trochę teraz już o drodze tego 4. Pułku, który się już cofa kilka dni, właściwie bez snu, bez jakiegoś większego odpoczynku, czy z jakimś takim snem bardzo ograniczonym, prawda? I oni liczą na ten Dunajec, prawda? I nagle się okazuje, że... Jeszcze tej obrony na Dunajcu się nie da zorganizować, oni za tym Dunajcem nie odpoczną, nikt ich nie zluzuje, tylko trzeba dalej walczyć. Po strasznej bitwie, w której straty krwawe i tych, którzy się dostali do niewoli, są olbrzymie, ale to wojsko się cofa. Właściwie historia kampanii wrześniowej to jest ciągły odwrót. Ci najbardziej wytrwali żołnierze cofają się przez 20 dni nocy, czyli właściwie 20 dób. Bo zaczęli od 1 września, czy od 2 września, bo niektórzy styczność z Niemcami mieli dopiero od 2 września. Oni się będą cofać, właściwie 21. Dywizja Piechoty Górskiej, w skład której wchodził 4. Pułk Strzelców Podhalańskich, zostanie rozbita dopiero 16 września w okolicy Lubaczowa, przepraszam, w okolicy... Tomaszowa. Nie, 20 września ostatnie oddziały pułku w bitwie pod Tomaszowem będą kapitulować, ale pod Ulowem tam została dywizja rozbita, zginął w ogóle dowódca 21. Dywizji Piechoty Górskiej, generał Józef Kustroń. W walce z Niemcami w czasie odwrotu, prowadząc żołnierzy do, próbując żołnierzy jeszcze poprowadzić do ataku, który miał ich wyrwać z kolejnego okrążenia, tam zginął. W ogóle w kampanii wrześniowej zginęło, nie chcę Państwa teraz skłamać, 8 albo 9 generałów polskich, ale takimi właśnie, którzy zginęli bezpośrednio w walce, to jest nieznanych. Najbardziej znanych w kampanii wrześniowej jest dwóch. Generał Bołtuć w bitwie nad Bzurą i właśnie generał Kustroń tutaj u nas. Generał Kustroń był bardzo dobrym dowódcą, bo on tą swoją dywizję cały czas wyprowadzał z kolejnych kleszczy niemieckich, z kolejnych zagrożeń okrążeniem. Bardzo powiem to niewłaściwym słowem, ale nie znajduję innego. Bardzo motywował swoich podkomendnych i oficerów i żołnierzy do tego, żeby jak największym stopniu zachowywali dyscyplinę. Bo tylko zachowanie dyscypliny im pozwalało się cofać i jednocześnie nie dać rozbić. Bo oni jednocześnie albo musieli stawać co jakiś czas, czasami z zaskoczenia nawet, do walki, albo się było trzeba cofać. Były takie sytuacje w tych wspomnieniach Kopata, to są takie sytuacje, że żołnierze zasypiali w marszu, maszerując w niektórych momentach. Oni się cofali po kilkadziesiąt kilometrów każdego dnia, właściwie każdej nocy. Takie chwile, kiedy zalegali w jakichś lasach, bo w ciągu dnia przy niemieckiej przewadze powietrznej cofanie się w odkrytym terenie nie wchodziło w grę, więc jeżeli musieli takie odcinki pokonywać, to gdzieś tam dzień musieli przeczekać w lasach i przemieszczali się nocami. Więc w tym czasie, kiedy byli gdzieś tam na tych postojach, to wojsko zasypiało już w którymś momencie tak kamiennym snem, że jeżeli się jednego żołnierza obudziło, odwracało się w drugą stronę, żeby obudzić następnego, to ten poprzednio obudzony znowu zasypią. No to już były takie sytuacje. Dlatego to wojsko, liczebność tego wojska topniała. Nie tylko przez walkę, ale także przez to po prostu zmęczenie, przez to, że nie byli w stanie już, no nie wszyscy mieli tyle, że tak powiem, sił fizycznych i mentalnych do tego, żeby cały czas wytrwać.
Czwarty pułk strzelców podhalańskich to jest około 3000 żołnierzy. Tak, ponad, trochę ponad 3000 żołnierzy. Żeby być, oddać sprawiedliwość, bo to musimy powiedzieć. Śląska Cieszyńskiego broniły trzy pułki piechoty. Trzeci pułk strzelców podhalańskich, który stacjonował w okresie pokojowym w Bielsku. Czwarty pułk strzelców podhalańskich stacjonujący w Cieszynie. I 202 pułk piechoty rezerwowy, który tworzony był z rezerwistów tylko w sytuacji mobilizacji powszechnej na wypadek wojny. Taki, ten pułk normalnie w czasach pokojowych nie istniał. A jednostką artylerii tej 21 Dywizji Piechoty Górskiej była 21 Pułk Artylerii Lekkiej, którego jeden dywizjon, czyli 1/3 stacjonował w Cieszynie, a pozostałe w Białej Krakowskiej. To jest dość skomplikowane, żeby, może żeby uprościć tą narrację też, to powiedzmy, że czwarty pułk, czyli ten najbardziej cieszyński, tak, dociera w tej swojej drodze do Tomaszowa. Tak, częściowo do Tomaszowa, ale tam właściwie nawet dalej, ale pod Tomaszowem 20 września kapitulują resztki armii Kraków, wtedy już armii Małopolska. Ale mniejsze oddziały jeszcze się próbują przebijać do granicy węgierskiej i rumuńskiej, bo są sytuacje, że niektórzy o żołnierzach nie słyszałem, żołnierze tego nie miałem po prostu dokumentów pozostawionych po żołnierzach. Oni często nie mają podanej daty, kiedy się dostali do niewoli, ale w oficerskich relacjach czy dokumentach po nich zachowały się daty dostania się do niewoli. Niektórzy mają na przykład 27 września. Oni są przeważnie wyłapywani, jak już są w czasie, oczywiście w małych grupach, kiedy próbują przejść na Węgry. Niektórym się to udało, bo część żołnierzy, oficerów 4 pułku będzie walczyć na przykład w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Właściwie będziemy ich znajdować wszędzie, i w obronie Tobruku, i w Anglii, u Maczka, i potem w drugim korpusie, no bo część oczywiście się dostaje do niewoli sowieckiej po 17 września. No tak. No, oficerowie wiadomo, jeżeli trafili do niewoli w mundurach, to trafią do Katynia i Starobielska. Na żołnierze do obozów wienieckich, do obozów pracy, tak naprawdę, bo radzieckie powiedzenie było, kto nie kuszajet, kto nie rabotajet, ten nie kuszajet, więc to nie było tak, że oni trafiali do obozów, w których się po prostu siedziało, tylko no, oni byli po prostu niewolnikami, tak, no i budowali tam jakieś drogi, koleje, lotniska, coś takiego. A dużo było Cieszyniaków w Katyniu? Wiemy to? Nie ma inaczej. Ja tą sprawę badam, ale nigdy nie będę w stanie Państwu odpowiedzieć precyzyjnie na tak zadane pytanie. Pamiętajmy, że tak, na wschodzie mamy trzy symboliczne miejsca zbrodni: Katyń, Charków, Miednoje. Przy czym Miednoje to jest przede wszystkim policjanci. I ze Śląska cała policja województwa śląskiego została ewakuowana na wschód i gros jej się dostało do niewoli sowieckiej i oni zginęli w Miednoje. I ze Śląska Cieszyńskiego mamy takich, którzy służyli na Śląsku Cieszyńskim w policji województwa śląskiego, tu mamy ponad 300. Przy czym to jest takie liczenie wynika powstające w ten sposób, że jeżeli czytam ich biogramy, to sprawdzą, na jakich posterunkach służyli. Nie tylko w 1939 roku, ale wcześniej. Sprawdzam, kto skąd pochodził, gdzie się urodził. I w tych wszystkich wykazach, które pokazują tych, którzy zginęli na wschodzie, część biogramów jest dziurawa. Przy niektórych nie ma miejsca urodzenia, przy niektórych nie ma całego przebiegu służby. Więc to, że ja Państwu mówię, że jest przynajmniej, znaczy to właśnie trzeba powiedzieć, przynajmniej 300 tych policjantów jest związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, a tych, którzy zginęli jeszcze w tych oficerskich obozach łącznie z tymi policjantami, to jest ponad 500.
Ale proszę Państwa, pamiętajmy, bo my często w polskiej historii niestety mamy więcej symboli, a mniej świadomości, jak wyglądała całość. Te trzy miejsca zbrodni to jest 21 tysięcy ludzi, których i te, których nie znamy, bo są jeszcze tak zwana lista białoruska i ukraińska, o których niewiele wiemy, bo do naszych czasów, znaczy Ukraińcy nam dali tą listę, Łukaszenka twierdzi, że u niego nie ma tej listy. Ale Stalin jednym podpisem w marcu 40 roku skazał na śmierć 21 tysięcy Polaków. W tych trzech miejscach zginęło ich ponad 15 tysięcy, a pozostali tam właśnie gdzieś na Białorusi i na Ukrainie. Ale to, proszę Państwa, to jest wycinek góry lodowej, bo Rosjanie nie wzięli do niewoli 21 tysięcy polskich żołnierzy w wrześniu 1939 roku, tylko ponad 200 tysięcy. Do armii Andersa w 1941 roku z polskich jeńców z 1939 roku zgłasza się nieco ponad 26 tysięcy. My po prostu nie wiemy, ci szeregowi żołnierze, albo ci, którzy zdjęli mundur i się nie ujawnili przed Rosjanami, jaki mają stopień, to byli aresztowani za to, że byli Polakami i tam dostawali jakiś wyrok 10 lat łagry na przykład. I my tak naprawdę nie wiemy, ilu z nich zginęło, no bo to jest niepoliczalne. Ilu z nich trafiło do tak zwanej armii Berlinga, potem ilu z nich wróciło po 45 roku z tych różnych miejsc zesłań. No a potem mamy cztery oczywiście wielkie wywózki z ziem wschodnich, przy czym jedna z nich była, przepraszam za takie określenie, ale specjalnie dedykowana tym, którzy byli uciekinierami z niemieckiej strefy, czyli Ślązaków, bo ci, którzy tutaj ze Śląska Cieszyńskiego wielu ludzi, mając świadomość swojej działalności propolskiej, a przeciwniemieckiej w okresie międzywojennym, oni stąd uciekali z całą świadomością tego, że bali się o swoją przyszłość. Jest. Albo zostali ewakuowani tam na wschód, bo na przykład rodziny wojskowych zostały ewakuowane, tak? Czy chciały, czy nie chciały, były ewakuowane i tyle. Czy policjantów. No i oni się tam znaleźli. Jedna z tych rosyjskich deportacji była specjalnie tym bieżeńcom, bo to Rosjanie ich nazywali bieżeńcy. To właśnie ci ludzie zostali wywiezieni na wschód, więc dlatego ja się tak wzdrygam, żeby nie mówić, że tam w Katyniu na przykład, czy umownie, pod umownym pojęciem Katynia, wiem, ich było 600 czy iluś tam. Jasne. Ich po prostu było znacznie więcej. Z imienia i nazwiska umiemy wymienić tylu, a ilu nie umiemy wymienić, to niestety to jest nasza wielka tragedia. I to, że zaczynają się represje na Śląsku Cieszyńskim, no to też jest ta tragedia. Oczywiście to jest różnie tutaj, bo Niemcy się różnie zachowywali. Część ludzi, którzy przed wojną było takimi najbardziej znamienitymi polskimi działaczami, byli aresztowani, że tak powiem, punktowo prawie natychmiast, tak? W wrześniu, październiku. Ale Niemcy się w tym pierwszym okresie na przykład zajmowali się tym, żeby wyłapać jeszcze oficerów, którzy właśnie nie poszli do niewoli kapitulując, tylko przebrali się w cywilki i wrócili do domu. Więc oni zajmowali się, tak, że tak powiem, wyłapywaniem tych, którzy mogli być tam jakimś dla nich zagrożeniem. I to był ten pierwszy etap. No oczywiście też trzeba powiedzieć, bo to trzeba oddać zaraz. Zaraz od 1 września czy od 2 września zaczynają się symboliczne prześladowania. Z jednej strony to jest zniszczenie polskich pomników, bo to jest 1 września zwalona Ślązaczka i to przez tych miejscowych Niemców, czy właściwie tą piątą kolumnę, bo to pan Kopoczek świętej pamięci opisywał dzieje harcerstwa na Śląsku Cieszyńskim. Był znawcą wielkim tego tematu i on podaje dwa nazwiska właśnie, znaczy dwie osoby. Braci z Hilwestrów, którzy byli harcerzami przedwojennymi polskimi, a się okazali członkami niemieckiej piątej kolumny,
i oni między innymi uczestniczą w tym zwalaniu Ślązaczki. Mhm. I to jest zaraz 1 albo 2 września. I, no i mamy 2 września spalenie synagogi w Cieszynie. No tak. Może tak spróbując, bo historia jest... No oczywiście w tym odbiorze jest pewnie drastyczna i straszna, a ja chciałem zapytać tam, być może idąc ku końcowi, czy uważa pan, że w takim dyskursie historycznym w Cieszynie, na Śląsku Cieszyńskim, temat II wojny światowej, czy historii najnowszej jest wystarczająco obecny, czy może wręcz przeciwnie? Ja bym spróbował inaczej odpowiedzieć. Mnie przeważa... Albo inaczej spróbuję odpowiedzieć, przepraszam, ale... Ja po tylu latach, pomimo tego, że ja nie mam jakichś związków, moja rodzina nie ma jakichś, że tak powiem, militarnych takich zakorzenień, że tam dziadek był wojskowym, coś takiego. Nie, ale ja przez swoją identyfikację z polską historią, ja bardzo emocjonalnie to przeżywam i dla mnie największą tragedią jest nie to, że moglibyśmy się różnić, jakbyśmy to oceniali, wrzesień. Mnie bardziej przeraża to, że ludzie są zupełnie obojętni albo czasami nie umieją docenić poświęceń. Nawet jeżeli się z nimi nie identyfikują, to nie umieją oddać szacunku tym, dla których to było zawalenie całego świata. To mnie bardziej przeraża, bo ja jestem w stanie jakby rozumieć to, że mogą być różne racje. Ci, którzy się uważali za Niemców, no to oni to będą inaczej odbierać. Dla mnie największą tragedią jest ta obojętność tego, że dzisiejsza obojętność. Tak, dzisiejsza obojętność na to, że ci ludzie... No bo to było niestety, znaczy nie niestety. Ja się zajmuję tak, najbardziej to się zajmuję takim okresem od 1848 roku do połowy XX wieku. Ja to odbieram, że to jednak jest fenomen, że na Śląsku Cieszyńskim bardzo nieliczna grupa ludzi stąd się wywodzących, bo ona nie dostała ona nie miała jak dostać wielkiej pomocy z zewnątrz. Mhm. Począwszy od tego symbolicznego Stalmacha i Cinciały. Oni w ciągu 3 pokoleń z grona ludzi świadomych, że należą do narodu polskiego, których można było policzyć na palcach rąk, w ciągu 3 pokoleń zbudowali świadomość przynależności do narodu polskiego taką, że w 1910 roku mamy ponad 50% mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, którzy uważają się za Polaków. Dla mnie te 2 pokolenia, to, które w 18 roku umownie zdecydowało się zaryzykować wszystkim za tym, żeby Polska, żeby Śląsk Cieszyński do Polski przynależał, i potem to drugie pokolenie, ich dzieci, dało niesamowite świadectwo w czasie II wojny światowej. To są 2 najbardziej kochające Polskę pokolenia, które raz zostały tak wychowane, ale 2 całym swoim życiem starałem się potwierdzić tą swoją polskość, nie tylko walką, bo to właśnie to, na Śląsku Cieszyńskim tej walki może tak dużo nie było, ale to, że myśmy tu byli w tej konkurencji z Niemcami, Czechami, kim tam jeszcze, myśmy musieli wydobywać najlepsze, żeby pokazywać, że ten naród polski jest różnie dobry, zdolny, jak ci nasi rywale umowni, narodowi. To nie jest tak, że myśmy
tutaj mogli spoczywać na laurach. Myśmy ciągle musieli konkurować i oni całym swoim życiem to udowadniali. I ja wiem, że się może czasy zmieniają, że ludzie chcą swoje życie inaczej prowadzić, ale jakbyśmy się tak popatrzyli na, że my nie będziemy mieć korzeni, jeżeli nie będziemy szanować tych, którzy przed nami coś robili z całych swoich sił i z całego serca. To mnie najbardziej przeraża, bo jak ja się spotykam z dziećmi czy z młodzieżą na jakichś tam zajęciach i widzę, że ta nasze dzieci, nasza młodzież, no na takim najprostszym przykładzie, oprowadzają dzieci po wystawie o zajęciu zoozia. I każda z tych grup, które przychodziła na te zajęcia, czy chcąc, nie chcąc, zawsze musiałem zaczynać od tego, że tym dzieciom tak naprawdę było trzeba wytłumaczyć, dlaczego Śląsk ma inną historię niż inne ziemie polskie. Dlaczego my jesteśmy tacy, a nie inni, że my tu my nie byliśmy pod zaborami, ale że tu są Polacy, tu są Niemcy, Żydzi, Czesi, skąd się wzięli. I jak my tego wszystkiego nie mamy, to potem się rodzą takie właśnie dziwne sytuacje, że to, co panu powiedziałem, ja sobie nie wyobrażam, jakby miało być po 45 roku, kiedy by ci wszyscy ludzie znów tutaj żyli. Tak. Ciągle tutaj byli, nie? Wszyscy. Bo niestety, ja mówię, ja nie mam pretensji o to, że ktoś się czuł Niemcem do 39 roku. Nawet jak jeszcze ten Wehrmacht tutaj wkraczał. Bo ja wiem, że no wtedy sobie nie można było po prostu wyobrazić tego, jak to będzie wyglądać. Oni sobie myśleli, że może takie czasy właśnie takiej Austrii mogą wrócić i że to jedni drugich krzywdzić nie będą, tylko konkurować. Natomiast po tym, jak już się to zaczęło, jak już ludzie mieli świadomość tego, że jak się kogoś zadenuncjuje i on trafi do obozu koncentracyjnego, to on stamtąd prawdopodobnie nie wróci, no to już jest zupełnie co innego. No. To może na koniec życzmy sobie, żeby tej obojętności dzisiaj było jak najmniej, bo tak jak pan powiedział, można się z postawami zgadzać, nie zgadzać, można być bardziej z tej strony albo z tej strony, ale być może faktycznie ta obojętność, nie? Też do historii jest też niebezpieczna, nie? Nie trzeba szanować tych naszych przodków. Jak ich nie będziemy szanować, no to tak jakbyśmy na siebie samych pluli. No tak. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Za tą niełatwą rozmowę. Ja przepraszam, jakby nie było. To było dokładnie to, co powinniśmy chyba usłyszeć, więc szanowni państwo, dziękujemy serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka i do zobaczenia. Dziękuję państwu. Dziękuję.